Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy taki mały unboxing albo taki krótki pierwszy test Sealy Lexów, które kupiłem na AliExpress. To kosztowało mnie 29 zł razem z wysyłką do Polski. Teraz coś tam cena podskoczyła na 4 dychy, tak mniej więcej. I w tej paczce za tą 29 zł, które zapłaciłem, miało znajdować się 30 opakowań różnych Sealy Lexów o długości 13 cm. Ja to tam tylko roztargałem, żeby sprawdzić, czy to jest przesyłka moja, czy żony. Nie otwierałem tego jeszcze, co ciekawe. Taką rybę dostałem na jakimś sznurku. Ja nie wiem, co to jest. Czy to ma być jakiś brelok? No nie wiem. Odkładamy. I tutaj mamy tą paczkę. Za 29 zł. Z wysyłką. Otworzymy ją sobie. No, upchane to tam jest, nieźle. Oho, no jest trochę tego materiału. Zobaczymy, jak z jakością. No jest ok. Spoko. Zobaczmy inne. Też jest ok, ale już widzę, że gdzieś tu brokat, który jest na tym, został mi na palcach. Może temu, że to naciągałem, no nie wiem. Zobaczmy takie malowane. No super. Za te pieniądze to jest moim zdaniem rewelacja. O, proszę. Tutaj nawet okrągłe mamy. Bomba. Spójrzcie, ile tego jest. Ile jest kolorów. Tego ilość nie jest jakaś duża. Ale jeżeli my robimy muszki tylko dla siebie, no to spójrzcie, ile kolorów, ile modeli można mieć za 30 albo 40 zł. A taka paczka, jeżeli robimy dla nas tam, dla jakichś tam kolegów czasami muchy, to paczka takich Sealy Lexów starczy nam naprawdę na ładnych parę much. No tutaj piękne takie tarantula Lexy, jakby. Super. Pięknie pocięte. Tak czy inaczej, jeżeli robicie muszki dla siebie, tego materiału nie potrzebujecie za dużo, bo powiedzmy, tam jakaś paczka Sealy Lexów, które są markowane jakąś tam nazwą X czy Y, kosztuje 12 albo 13 zł. No i niestety, chcąc nie chcąc, kupujemy w tej paczce 5 takich pęczków, a one są nam zbędne i starczą nam na połowę życia. No to bardziej chyba opłacalne jest kupienie czegoś takiego. Tak mi się wydaje. Ja wam tam w opisie podlinkuję
tą aukcję i zerknięcie sobie, może akurat Wam się to przyda. Moim zdaniem materiał jest naprawdę wart swoich pieniędzy. No i ta wysyłka też była bardzo szybka, bo towar został wysłany 29, no i przyszedł po 13 dniach nawet, nie? Także jest nieźle. No i to by było na tyle, jeżeli czymś Wam pomogłem rozwiać jakieś obawy przed zakupem tych Silexów, to proszę zostawcie łapkę, no i dajcie suba, dzięki temu będziecie powiadomieni o następnych filmach muszkarskich. Dzięki, na razie, cześć.